Ta historia mogła wydarzyć się wszędzie. Jestem nawet pewien tego, że dzieje się codziennie, gdzieś blisko was. Bo przecież wszędzie są sklepy takie jak ten i każdego dnia niemal każdy z nas robi w nich zakupy. Nasza opowieść rozpoczyna się właśnie tu, przy stoisku z Nabiałem. Zauważyliście? Właśnie się zaczyna. No, całkiem. Nieźle. Nigdy jeszcze nie byłem w tym miejscu. A ja jeszcze chyba nie byłam nigdzie, tak mi się wydaje. Ach, dzień dobry. Pani pozwoli, że się przedstawię. Piotrek. Kefir w tym momencie. Kasia Śmietanka, miło mi. A dlaczego w tym momencie? Cóż, poprzednio byłem keczupem. Pikantnym. Keczupem? Jak to możliwe? Widzę, że Śmietanka młoda i bez doświadczeń. Pozwól więc, Katarzyno, że zdradzę ci pewną tajemnicę. Jesteśmy opakowaniami. Poważnie? Opa co? Opakowaniami. To znaczy, że jesteśmy zdolni do nieprawdopodobnych przemian. Jak to? Tak jak już wspomniałem, wcześniej byłem keczupem, teraz jestem kefirem, ale kto wie, kim będę jutro. Nic nie rozumiem. No cóż, widzę, że trzeba zacząć od początku. No mówże, bo się zsiądę z ciekawości. To było jakiś czas temu. Trafiłem, tak jak dziś, z całym towarzystwem do sklepu, takiego jak ten. Byłem nieco grubszy i bardziej czerwony, a tak naprawdę zielony, tak jak ty dziś. Też mi się wydawało, że cały świat kończy się i zaczyna na mojej półce, a ja zawsze już będę czerwony. Któregoś dnia jednak wszystkie moje wyobrażenia upadły, dokładnie w momencie, gdy padłem do koszyka. To takie plastikowe pudełko z uchwytami, na pewno widziałaś. No i zaczęło się. Najpierw przeciągnęli mnie po taśmociągu. Potem prześwietlili laserem, a następnie trafiłem na stół. A tu dali mi już niezły wycisk. Ojej, co ty mówisz? Gdy wynieśli nas z domu, okazało się, że trafiłem do żółtego pojemnika. Tak, bo my, plastiki, zawsze lądujemy w żółtym. Oj, nie wiedziałam. I co się potem działo? Mój kosz trafił na wielki parking, a stąd trafiłem do... Generalnie przypomina to wesołe miasteczko. Ja na przykład byłem w wielkim koszu, jechałem monster truckiem, zaliczyłem roller coaster. Jeździłem, skakałem, latałem, tańczyłem, na końcu mnie wymasowali, ani się obejrzałem, a już ważyłem mniej. Zmieniłem kolor i... no cóż, oto jestem. Ojej, ale przygoda. Jak myślisz, czy ja też będę mogła? Nie! Nic się nie martw, jeszcze się spotkamy, obiecuję. Au, tylko delikatnie. Idziemy na spacer? Świetnie. Nie ma to jak ruch na świeżym powietrzu, co? Au, no co ty? Nie tak miało być. Halo, czy ktoś mnie słyszy? Zabierzcie mnie stąd. Ja muszę odnaleźć Kaśkę. Tu jestem, tu. Hej ty, zabierz mnie stąd. Jeżeli mnie nie weźmiesz, to będę się rozkładał 100 lat, zobaczysz. No, wreszcie. A teraz do worka. Dokąd lecimy? Dzień dobry Państwu. Czy ktoś się orientuje, dokąd nas wiozą? Już wiem. Ojej, moja fryzura. Czuję się taka pusta. Ej, nie tak mocno. Co za grubiaństwo. Teraz takiej zdeformowanej kefir na pewno mnie nie zechce. Kaśka? Kaśka, odnalazłem cię. A ja taka pognieciona. Co teraz będzie? Nic się nie martw, jesteśmy w dobrym miejscu. Już tu byłem. To Ekoport, taka wielka poczekalnia. To właśnie tu trafiają różne zużyte opakowania. Dla każdego przygotowany jest osobny salon. My też mamy swój, widzisz?
Właśnie tu, do ekoportu, mieszkańcy miasta przywożą różne odpady. Takie, których nie ma gdzie trzymać, a powinno się przetworzyć. Tak jak nas. A stąd pojedziemy do tego wesołego miasteczka, o którym ci już mówiłem. No chyba, że... Chyba, że co? No, chyba, że trafimy do Małej Akademii Sztuki. To tu, w tym budynku. No właśnie tu. Dzieci, które zabrały mnie z drogi podczas akcji sprzątania świata, ze zużytego tworzą coś zupełnie nowego. Zobacz, co można zrobić, gdy się ma pomysł i chęci. Tylko nie odlatuj, Kaśka, bo właśnie ktoś po nas jedzie. Zaczynamy nowe życie. Kasieńko, jak ty wyładniałaś. A ty zzieleniałeś, ale do twarzy ci w tym kolorze. Czy nie jestem zbytnio zaokrąglona? Jesteś taka przezroczysta, jak kryształ. Wiesz, tak się zastanawiam, co by było, gdybyśmy nie trafili do ekoportu? Co by z nami było? Boję się pomyśleć, ale myślę sobie, że... Ojej, znów to samo. Czy kiedyś uda nam się spokojnie porozmawiać? Kaśka? Piotrek? Kaśka, jaka piękna fryzura. No, no. Spodziewałeś się tego? No nie, w życiu bym na to nie wpadł. Ha 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 ha.